Dzień dobry, panie Krzysztofie, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy sobie mówili o ryzykach, na jakie biura rachunkowe się nastawiają, obsługując klientów, zwłaszcza jeśli popełniają jakieś błędy. I dzisiaj będziemy sobie mówić o błędach. Pani Wiesia, być może już państwo znacie, dajcie informację, kto z was był na jakimś webinarze pani Wiesi, na przykład dotyczącym PPK. Czy ktoś taki dzisiaj z nami jest? Kto już zna panią Wiesię Pastuszek z Fundacji BU? Tak, byliście państwo. Okej, świetnie. A dzisiaj będzie na temat odpowiedzialności. Proszę państwa, zanim zaczniemy, chciałbym państwa serdecznie zaprosić na najbliższe spotkania, które planujemy 10, 16, 17 lutego. Otóż 10 lutego porozmawiamy sobie z dr Małgorzatą Rzeszutek na temat kontrowersji w przystosowaniu ulgi dla klasy średniej. Być może też państwo macie wątpliwości, jak taką ulgę rozliczyć, czy warto już ją rozliczyć teraz, czy może na zakończenie roku. Proszę państwa, serdecznie zapraszam na kontrowersję przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej z dr Małgorzatą Rzeszutek, doradcą podatkową. Kredyty frankowe, czego nie powiedzą ci kancelarie prawne, 10 lutego o godzinie 18. Jeżeli ty posiadasz kredyt frankowy albo ktoś z swoich najbliższych, być może ktoś ze swoich znajomych czy najbliższych członków rodziny, koniecznie zaproś tą osobę na to spotkanie albo przyjdź osobiście, jeżeli takowy kredyt posiadasz, a dzięki temu dowiesz się, jak możesz pozbyć się tego problemu. 16 lutego. Wiem, że część z was też już była na tym webinarze i poprosiliście o dokładkę. Dlatego Mateusz Mrozowski ponownie poprowadzi dla was szkolenie. Autor kilku książek z tematyki sprzedaży, negocjacji. To szkoleniowy, więc poprowadzi szkolenie, jak rozmawiać z klientem o podwyżkach cen usług księgowych. Nie wiem, czy wy też macie takie przeświadczenia albo doświadczenia, że jest. Czasami troszeczkę czujemy opór, żeby upominać się o swoje i mówić o tym, że należy się za naszą pracę odrobinę więcej. W związku z tym, że koszty pracy rosną, że ogólnie koszty na przykład ogrzania lokalu rosną, że musimy świadczyć usługi na odpowiednio wysokim poziomie, powinniśmy wiedzieć, jak rozmawiać z klientami na ten temat. Nie dać się skłamić, nie wierzyć w powiedzenia typu: to ja pani jakiegoś klienta przyprowadzę, ale niech pani nie daje mi tej podwyżki. 17 lutego specjalista AML Tomasz Gzela, były kierownik w Izbie Skarbowej, opowie nam o tym, jak wdrożyć obowiązkowe procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i mikrodotliwych kar finansowych. Proszę państwa, 17 lutego o godzinie 10 serdecznie państwa zapraszam na ten webinar. A dla osób, które dołączyły, przedstawię jeszcze raz. Dzisiejszym naszym prelegentem jest pani Wiesia Pastuszek, prezes Fundacji BU. Proszę państwa, odpowiedzialność biur księgowych. Myślę, że to jest dosyć ciekawy temat, zwłaszcza teraz, kiedy więcej wiemy niż nie wiemy. Pani Wiesiu, o czym będziemy mówić dzisiaj na tym webinarze? No przede wszystkim, jak biura księgowe mają zareagować, zafunkcjonować po tych zmianach. Myślę, że to jest dobry moment na to, aby sobie przeanalizowały, jak wyglądają ich umowy, jak się zabezpieczyć i jak dalej w dobrej atmosferze współpracować. No biura księgowe, jeżeli nie będą miały klientów, nie będą mogły współpracować, więc troszkę trzeba zadbać o pewne zmiany i pewne rzeczy. Będę o tym mówiła dzisiaj. Dobra, świetnie pani Wieś. Także ja państwu zostawiam z panią Wiesią. Ile mniej więcej czasu zajdzie? No ja myślę, że 40 minut wystarczy, bo też państwa nie mogę zamęczyć wcale niełatwym tematem. Zostawimy trochę czasu na pytania i myślę, że możemy tutaj państwu dać już sygnał, że jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości i pytania, to już są rozmowy indywidualne i konsultacje z nami, dlatego że każde biuro ma też troszeczkę inną sytuację, więc pewno wszystkich sytuacji nie omówimy, ale myślę, że kilka ważnych wskazówek państwu będę w stanie dać. Dobrze, to ja dołączam do państwa 45 po i pani wie, tę grupę w dobrych rękach. Do usłyszenia. Działamy, dziękuję panie Krzysztofie. Witam państwa bardzo serdecznie. Troszkę mi zrywał głos pana Krzysztofa, więc powiedzcie mi państwo, czy ja jestem dobrze słyszalna, czy tutaj nie ma żadnego problemu. Jestem słabo słychać, no właśnie. Nie ode mnie, jest to uzależnione niestety, zaraz zobaczymy, jest ok. W razie czego możecie państwo wyjść, zalogować się jeszcze raz, zmienić przeglądarkę, bo no to też są takie sytuacje. Dobrze, szkolenie jest nagrywane, będzie umieszczone i u nas na naszej platformie na YouTubie i na YouTubie tutaj u pana Krzysztofa.
Edumeo, więc w razie czego, jeżeli by cokolwiek się działo, jest gdzie odsłuchać. Dostaniecie Państwo tą prezentację jak najbardziej, dostęp do nagrania oczywiście, no i ja na końcu szkolenia puszczę linka, gdzie gorąca prośba, zostawcie Państwo swoje dane, wyślemy te materiały, o których będziemy rozmawiali i wyślemy, będziemy do Państwa dzwonić w sprawie ewentualnie tutaj wsparcia indywidualnych ocen Państwa polis. Jak najbardziej te wszystkie rzeczy są dla Państwa bezpłatne jako uczestników tego szkolenia. Także działamy, ja spróbuję troszkę więcej zobaczyć tutaj na Państwa czacie, ale jedziemy. Proszę Państwa, temat wcale nie jest łatwy, nie ukrywam, że więcej czasu przeznaczyłam na to, aby uprościć wszystkie informacje, które tutaj powinny Państwu się pojawić, niż na analizę merytoryczną tego wszystkiego. No ale trudno oczekiwać, żebyście Państwo jako osoby, które prowadzą biura księgowe, posiadały wiedzę i kompetencje agenta ubezpieczeniowego. Bo prawda jest taka, że jeżeli mamy mówić w jakichkolwiek tutaj obszarach i rozmiarach o odpowiedzialności i zabezpieczeniu biura księgowego, to nie unikniemy rozmowy o obowiązkowej polisie, o polisie zobowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zawodowej. O tym też będę dzisiaj Państwu mówiła, jak to zrobić, żeby to przeanalizować, jak wybierać. Natomiast to nie jest jedyny obszar, który odpowiada za dobrą współpracę z klientami. Nie tylko polisa zabezpieczy wszystko. Są jeszcze jest kilka informacji. Dzień dobry, witam wszystkich. Wiem, że Państwo do mnie czasami wskakujecie na szkolenia, że dzwonicie do mnie. Zapraszam, cały czas jesteśmy na stand-by'u, cały czas pomagamy, no temat PPK cały czas się przewija, także widzę, że jesteście Państwo też z tej grupy, także w razie czego dzwonić, mailować. Dzisiaj troszkę inny temat, ale może to jest dobry moment, żeby kilka spraw połączyć również z PPK. Dobrze, o czym będzie dzisiaj? Przede wszystkim pochylimy się nad tym, co zrobić, aby zabezpieczyć Państwa biuro, Państwa działalność gospodarczą. Czy roszczenia klientów będą? Nie wiem, do tej pory były to bardzo znikome mechanizmy, bardzo niewielkie, ta statystyka była bardzo niska, ale Polski Ład i nerwy, które za nim idą, no mogą spowodować różne sytuacje, tak? Teraz tak, no, zabezpieczenie nas, ale my też musimy troszeczkę wskazać klientom, jak ich zabezpieczyć, skoro ci klienci nie będą funkcjonowali, nie będą ich działalności przynosiły dochody, to my nie mamy klientów jako biura księgowe i to jest jednak bardzo mocno powiązane. Czy istnieje polisa OC, która jest w stanie zabezpieczyć? Na pewno nie przed wszystkim, ale nie musi to być jedyna forma zabezpieczenia, natomiast dla Państwa oczywiście ona jest obowiązkowa z racji przepisów i wykonywanego zawodu. I teraz uwaga, tak jak powiedziałam, no trudno od Państwa wymagać, żebyście zabawili się w agenta ubezpieczeniowego i czytając ogólne warunki byli w stanie je porównać, przeanalizować, wszystko zauważyć, mimo że proszę Państwa, od 30 lat pracuję na rynku kapitałowym i tysiące ogólnych warunków przeszły przez moje ręce. Zajmowaliśmy się głównie audytami, sprzedażą polis. Sama osobiście sprzedałam tysiące polis. Wiem, że są dzisiaj tutaj również moi klienci. Analizowałam dziesiątki tysięcy ogólnych warunków. Szkoliłam i agentów ubezpieczeniowych i myślę, że większość towarzystw ubezpieczeniowych, która jest na rynku polskim, ale też których nie ma, współpracowała ze mną. Także czuję się, że tak powiem, tutaj umocowana, aby rozmawiać z Państwem na ten temat. Oczywiście, że w ubezpieczeniach to, co będzie jutro, to też zawsze z tym się należy zapoznać. No to jedziemy z tematem. Teraz tak, jak zabezpieczyć biuro księgowe przed roszczeniami klientów? Słuchajcie Państwo, tu mamy, no, mamy jedną rzecz, z której trzeba sobie zdać sprawę. Umowa, którą macie Państwo, bo najpierw się tym zajmiemy, umowa między Wami jako biurem księgowym, a klientami. Ta umowa nie jest na czasy dobre. Ta umowa nie jest potrzebna po to, żeby odbierać dokumenty i wykonywać swoje działania księgowe. Ta umowa jest potrzebna wtedy, kiedy coś się stanie. Państwa, bierzmy przykład z dużych korporacji finansowych, które nie mają relacji z klientami. Spisują umowę obowiązkowo, bez możliwości praktycznej negocjacji z klientem, tak zwane ogólne warunki ubezpieczeń i dają klientowi to do polisy, nie dlatego, że tak chcą, tylko dlatego, że jeżeli coś się stanie, to obie strony pochylają się nad tymi ogólnymi warunkami i tam jest zapisane, która ze stron jakie ma obowiązki. Państwa, umowa, którą spisujecie z klientem, umowa współpracy, jest na moment, kiedy wchodzą emocje, kiedy wchodzą różne sytuacje konfliktowe
I wtedy, kiedy trzeba spojrzeć w naszą umowę i ona będzie regulować te sytuacje, które czasami się mogą zdarzyć. Jak tą Państwo, no macie Państwo duży wpływ na spisanie umowy i proponuję, żeby któregoś pięknego dnia wziąć te umowy, pochylić się nad nimi, ja Państwu teraz powiem, na co zwrócić uwagę i co warto, aby tam się znalazło. Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, można na chwilę oprzeć się na tym, jakie pomysły mają instytucje finansowe, które muszą zabezpieczać się umowami w sytuacji, kiedy coś się stanie. Warto pomyśleć, czy będziemy chcieli, proszę Państwa, mieć szeroki zakres tej umowie, czyli robimy księgowość, księgi rachunkowe, KPR-y, kadry i płace, czy chcemy wypisać w szczegółach, czyli robimy to, 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 nic poza tym, lub robimy ten obszar, tak, oprócz takich i takich czynności. Bardzo często, bo przeglądałam Państwa umowy, które macie z klientami, bardzo często jest tam bardzo ogólnie. Wszyscy chcą dobrze, wszyscy chcą, żeby było ok, robimy to, co powinno być, robimy wszystkie zmiany ustawowe. Dla tych zmian ustawowych jest coraz więcej, jesteście Państwo zmuszeni do dokładania kolejnych czynności. To też rodzi chaos, to rodzi zmęczenie materiału, to rodzi nerwy, emocje, a to rodzi błędy. Tak, i błędy są po stronie osób, które muszą sobie poradzić z tym wszystkim. Czy możemy liczyć na klientów? No nie, proszę Państwa, klienci, którzy są dzisiaj pokoleni nad własnymi działalnościami gospodarczymi, mniejszymi czy większymi, też coraz bardziej, któregoś pięknego dnia podnoszą głowę i są zdziwieni, gdzie są. Ile dokumentów doszło, ile procedur doszło, ile czynności doszło do księgowych, a rozmawiam z Państwem na co dzień i myślę, że tutaj możemy sobie potwierdzić, że klienci tak naprawdę chcą, abyśmy byli i doradcą finansowym, doradcą ubezpieczeniowym i najchętniej jeszcze prawnikiem i wszystkie inne rzeczy, które wokół biznesu są potrzebne. W związku z czym zobaczmy, proszę Państwa, jak do tego podejść. Przede wszystkim umowa musi zakładać korzyści obu stron. Jest to możliwe do wypracowania tylko wtedy, jeżeli nic się nie stało, zaczynamy współpracę, mamy dobre intencje, chęć i wolę po obu stronach i wtedy warto się nad tą umową pochylić. Tak, Pani Iwono, można zlecić nam analizę. Dla wszystkich uczestników tego szkolenia dostaniecie Państwo na końcu link i ta analiza będzie bezpłatna. Tak? Macie Państwo bardzo różne polisy, ja za chwilę będę o tym mówiła. Wracając do tematu, przede wszystkim świadomość treści. Zdaję sobie sprawę, że klienci nie czytali umów, które podpisują z Państwem jako biurem księgowym, a Państwo nie czytali ogólnych warunków polis, które zabezpieczają Wasze biura. I tutaj może nastąpić zgrzyt. Ja nie będę Państwa namawiała, żeby zostawić weekend na czytanie ogólnych warunków. Pokażę Państwu, jak sobie z nimi poradzić, żeby zrobić to w miarę szybko. Bo zdaję sobie sprawę, że tak jak Państwo nie będą uczyli klientów przepisów i prawa podatkowego, tak ja Państwa nie będę w stanie uczyć i dzisiaj nie jest ten temat takim przewodnim. Nie będziemy dzisiaj analizowali całe ogólne warunki OC. My to zrobimy. Państwo jesteście od tego, żeby wiedzieć, co kupić, jak się zabezpieczyć i ewentualnie jak to poukładać. No trudno, żeby się bawić tutaj we wszystko. I teraz tak, proszę Państwa, zakres umów z klientami, tu macie Państwo najważniejsze rzeczy, które warto sprawdzić, czy są. To są niby rzeczy oczywiste, ale proszę Państwa, w biznesie bardzo często ignorujemy rzeczy oczywiste i z tego powodu mamy problemy. Zobaczcie Państwo, bardzo często nie ma tak naprawdę wskazanych osób, które reprezentują podmioty, z którymi podpisujemy umowę. Mamy podpisaną umowę z jakimś podmiotem gospodarczym, często nie widziałam wskazania osoby, kto konkretnie, z imienia, nazwiska, z numeru telefonu, z adresu mailowego, tak? Zobowiązania obu stron, to jest to, co rozmawialiśmy przed chwilą, ale skupcie się Państwo i zobaczcie, czy są zapisy, kiedy przekazujemy dokumenty, w jaki sposób przekazujemy dokumenty, czy mówię o przyjściu i wyjściu też klienta, nie tylko dokumenty miesięczne. Proszę Państwa, róbcie protokoły wydawanych dokumentów, czy dokumentów przyjmowanych, piszcie od kiedy ta odpowiedzialność obowiązuje. Mało tego, warto byłoby napisać, co jeżeli któraś ze stron nie będzie dotrzymywała zobowiązań, które są w umowie. Co się stanie, jeżeli ktoś nie zapłaci faktury? Co się stanie, jeżeli biuro nie zrobi takiej czy innej czynności, czy popełni taki czy inny błąd? Tak? Czyli tutaj ten zakres zobowiązań, który powinien też być po ustaniu umowy. Jeżeli umowa zostanie rozwiązana, klient może przyjść do biura z takimi tematami lub z takimi tematami już do biura nie powinien przechodzić.
za jaki zakres Państwo ponosicie odpowiedzialność w przypadku rozwiązania umowy. Tych zapisów często nie zauważyłam, analizując Państwa umowy z klientami, a warto to zrobić. Słuchajcie Państwo, co z ceną faktury za usługi? My bardzo często piszemy, piszecie Państwo w umowach, których macie z klientami, że no jak najbardziej Wasze działania również uwzględniają zmiany podatkowe. Zmiany, które powodują zmianę dokumentacji czy obsługi klienta. Tylko proszę Państwa, przez ostatnie, myślę, tylko 3 lata ilość zmian, która Państwa spotkała, ilość dokumentów dodatkowych, które trzeba będzie jeszcze robić, powielania tych dokumentów, ilość deklaracji, które szczególnie w tym roku się pojawią na nowo, ilość pytań, odpowiedzi, które trzeba tutaj jeszcze z klientami uzgodnić, jest tak duża, że doszliśmy do ściany tak zwanych kompetencji. Skończyła nam się doba. Bardzo często Państwo dajecie sygnał, że nie macie już czasu na siedzenie na szkoleniach, czytanie nowych przepisów, a gdzie praca z klientami, gdzie czas, który trzeba poświęcić na to, żeby przeanalizować dokumenty, zaklasyfikować faktury kosztowe, zadecydować, czy one powinny wejść w N-kupy czy w kupy i jak obliczyć ten czas i te deklaracje stworzyć. W związku z czym doszliśmy do ściany takich kompetencji wiedzenia o wszystkim dzisiaj i to jest, proszę Państwa, chyba przekleństwo wszystkich branż. I branż agentów ubezpieczeniowych, i branż doradców finansowych, i branży Państwa jako księgowości. Ja Państwu jedną rzecz pokażę, która do tego nawiąże, dlaczego musimy tutaj dbać i niestety musimy pójść w pewną specjalizację. Nasza branża i Państwa branża, czyli branża agentów ubezpieczeniowych i Państwa branża jest branżą bardzo podobną. Ja tutaj pozwoliłam sobie wyszukać, to jest polisa, którą sprzedałam 30 lat temu, proszę Państwa. Firma, która już nie istnieje na polskim rynku, istnieje znaczy pod inną nazwą. Ogólne warunki to są 4 kartki. Inne ogólne warunki z 95 roku, firma, którą też Państwo bardzo dobrze znacie, również którą sprzedawałam, 6 kartek. Ja Państwu pokażę, jak wyglądają ogólne warunki zeszłoroczne. I uwaga, 267 kartek. I uwaga, stare polisy zmieniały się raz na kilka lat. Obecne polisy zmieniają się kilka razy do roku. Nie ma możliwości i nie wierzę, że specjaliści w branżach znają się na całej branży. Zaczynamy, tak jak powiedziałam, dochodzić do ściany kompetencji, zaczynamy być zmuszeni do wyboru, jakim obszarem zaczynamy się zajmować. Kiedyś biuro księgowe mogło zrobić tak naprawdę wszelkiego rodzaju deklaracje, zadbać o to, żeby jedna osoba była w stanie odpowiedzieć klientowi na większość pytań. Dzisiaj kadry i płace osobno, podatki osobno, VAT-y zaczynają być specjalistyczne i trzeba się też w nie zanurzyć, a co dopiero mówić o przepisach spółek. To oznacza, że jeżeli dotykamy obszaru trudnego, w którym my nie jesteśmy fachowcami, to spróbujmy znaleźć po drugiej stronie fachowców. Jestem za tym, aby osoby, które korzystają dzisiaj z rynku finansowego, jakiegokolwiek innego, zaczęły zastanawiać się nad tym, czy idziemy za nazwą firmy, czy idziemy za tym, w czym ta firma jest dobra. Za chwilę wytłumaczę, do czego dzisiaj chciałam nawiązać. Ale wracając do umowy, proszę Państwa, co w przypadku zmiany przepisów, co w przypadku zwiększenia obowiązku, tak? Co w przypadku kontroli? Kto o tym zgłasza, czy dokumenty z Urzędu Skarbowego idą do biura, czy dokumenty Urzędu Skarbowego idą do klienta. Proszę Państwa, bardzo często tych przepisów nie ma, potem klient myślał, że to przyjdzie do Państwa, wymyśleliście, że jak klient dostał, to Państwa zawiadomi, warto byłoby to uzgodnić. Zasada przetwarzania danych, coś co trzeba było kilka lat temu dodać, też widzę, że nie zawsze w tej umowie funkcjonuje. I co jest najważniejsze? Proszę Państwa, ja wiem, że wszyscy musimy mieć polisę OC jako biura księgowe. Tak mówię my, ale ja biura księgowego nie prowadzę oczywiście. Musicie Państwo jako właściciele biur księgowych mieć OC, tylko proszę Państwa, czytając ogólne warunki odpowiedzialności cywilnej, bardzo szybko Państwo zorientujecie się, że one chronią niewielki obszar i absolutnie nie będą Państwa chronić w całym zakresie popełnianych błędów. Warto napisać w ogólnych warunkach, w umowie z klientem, w jakim zakresie jesteśmy chronieni i jakie problemy klienta możemy zabezpieczyć. Dobrze, to oczywiście Państwo dostaną, więc tutaj jak najbardziej zapraszam do tego, żeby po to sięgać i z tego korzystać. Ale teraz tak, zajmijmy się pytaniem
Pytanie mantra, które trafia od Państwa przez ostatnie kilka miesięcy. Drogi księgowy, co mi się opłaca? Czy mam przejść na ryczałt? Czy zostać na liniówce? Czy iść na progowe? Czy może otworzyć spółkę? A może przekształcić spółkę? Może zrobić jedno i drugie? No, ja zdaję sobie sprawę, że po Państwa stronie powinna leżeć odpowiedź mantra, to zależy od. I teraz Państwa, zdaję sobie sprawę, że nie jesteście w stanie Państwo odpowiadać każdemu klientowi, dlatego że trzeba będzie wiele rzeczy przeliczyć. Pytanie, czy to nie jest dobry moment, aby trochę klienta zaangażować w to, co robi. Wiem i rozmawiam z przedsiębiorcami, że bardzo często nie znają podstawowych liczb swoich biznesów. Przychód, koszty, zyski, na jakim progu podatkowym się znajdują, w jaki sposób, do jakich deklaracji są zobowiązani. Wchodząc już głębiej w księgowość, to absolutnie często zupełnie nie mają pojęcia. Może to jest dobry moment, aby ich do tego zaprosić. I teraz tak, ja Państwu pokażę coś, co niektóre biura, które z nami współpracują, spróbowały zrobić, co spotkało się z takim westchnieniem klienta, ale finalnie dało bardzo dobry efekt. Proszę Państwa, te biura zaproponowały klientom: drogi kliencie, poznaj liczby swojego biznesu. Jest mnóstwo kalkulatorów w internecie i my też Państwu dzisiaj wyślemy kalkulator, który zakupiliśmy od nas, Państwo go gratis, aby dać takim klientom powiedzieć: spróbuj wpisać te liczby i zobacz, co Ci się opłaca. No i może to jest dobry moment na to, żeby troszeczkę ich zdyscyplinować i zaangażować w to, co tak naprawdę powinni wiedzieć. I teraz tak, dane ważne dla przedsiębiorcy. Tu macie Państwo wypisane dane, to można wrzucić w zwykłą tabelę Excela. Mogę Państwu wrzucić tego Excela w dokumentację, żebyście Państwo mogli. Niech klient wypełni sobie tą tabelę. Jeżeli tu jest coś, czego klient nie wie, niech zdobędzie od Państwa, ale klient powinien zacząć uczyć się tego, jak wygląda jego biznes, na jakim jest progach podatkowych, jaką formę działalności prowadzi, proszę Państwa, jakie miał dochody, przychody, koszty, tak, wyniki finansowe na końcu, jaki majątek ma w firmie, który ma spłacony, który jeszcze jest w amortyzacji, żeby umiał korzystać samodzielnie z kalkulatora. Proszę Państwa, w polisie OC, w wariancie podstawowym, który Państwo muszą mieć, nie ma ubezpieczonego doradztwa finansowego, doradztwa ubezpieczeniowego. Klient tak naprawdę zwraca się do Państwa ze wszystkim. Niestety, my staramy się klientowi pomóc, często wychodząc poza zakres swoich kompetencji. Ja tu Państwu wrzuciłam kilka linków do kalkulatorów, z których też żeśmy korzystali. Ja Państwu wyślę ten kalkulator Szkoły Podatków. Jeden z naszych trenerów, pan Adam Grzesik, też macie Państwo link do jego kalkulatora bezpłatny. On często robi szkolenia i pokazuje, jak na nich liczyć. W Edumeo będzie szkolenie, tylko jeszcze wiem, że pan Krzysztof nie uzgodnił terminu, z panem Fesnakiem na temat kalkulatora finansowego, który będzie pokazywał, jak liczyć. I to jest szkolenie też bezpłatne, także zwracajcie Państwo uwagę. Tu jest link do tego szkolenia. Po prostu niestety trzeba trochę zaangażować klientów w to, co robią i w to, w jakie decyzje będą podejmować. Pani Ola pisze, tak naprawdę to my nie powinniśmy doradzać działka doradcy. Tak, tak Pani Olu, mało tego, nie jest to ubezpieczone właśnie w tych polisach. A my zaczynamy jak gdyby wchodzić w temat, chcąc tutaj pomóc klientom zafunkcjonować. To jest dobry moment na to, aby klient na chwilę się nad tym pochylił. Dobrze, przejdźmy zatem do meritum sprawy, czyli do mechanizmów, które będą dotyczyć Państwa, no bo dobór polisy OC zawodowego to już nie jest rola klienta, to już nad tym się musimy pochylić samodzielnie. I teraz pytanie, jak to zrobić, jak sobie z tym poradzić? Przede wszystkim chciałabym Państwu powiedzieć kilka takich zasad, które w ubezpieczeniach funkcjonują. Przede wszystkim, czym jest polisa? Proszę Państwa, towarzystwa ubezpieczeniowe nie są instytucjami charytatywnymi i sprzedają polisy po to, aby finalnie ich biznes zarobił. W związku z czym, proszę Państwa, jeżeli oczekujemy, że polisa będzie tania i zabezpieczała każdą sytuację, to proszę mi wierzyć, takiej sytuacji nie ma możliwości, aby zaistniała. Nie ma taniej polisy, która zabezpieczy wszystkie roszczenia. Nie ma takiej polisy. Na to nie pozwoli aktuariusz, który musi sprawdzić ryzyko statystyczne zdarzeń i pozwolić towarzystwu wypuścić taką policję za taką składkę. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli towarzystwo, druga sprawa, jeżeli towarzystwo ma prawo nie zapłacić, to ma obowiązek nie zapłacić. W innym przypadku
likwidator szkód działałby na szkodę towarzystwa, jeżeli jest w ogólnych warunkach wykluczenie, które pozwala towarzystwu odmówić wypłaty, to towarzystwo to zrobi. I odwrotnie, jeżeli ogólne warunki każą towarzystwu wypłacić, to towarzystwo musi to wypłacić. I wszystkie spory, roszczenia, które przez ostatnie 30 lat mieliśmy, tak, z towarzystwami ubezpieczeniowymi i klientami, gdzie, gdzie były odmowy wypłat, proszę mi wierzyć, większość z nich była, właściwie wszystkie były zasadne. Klient nie doczytał ogólnych warunków, myślał, że to wygląda inaczej, albo niestety zaszły okoliczności, które powodują wykluczenie możliwości wypłaty. Chociażby sławetny alkohol i narkotyki i cała reszta zdarzeń. I teraz tak, proszę Państwa, przede wszystkim pierwsza rzecz, którą trzeba zerknąć, mając polisę. Są dwie odrębne polisy. Polisy dla biur rachunkowych i polisy na doradztwo podatkowe. I nie można kupić tego wymiennie. Jeżeli biuro rachunkowe ma polisę na doradztwo podatkowe, to ta polisa nie działa i odwrotnie. Doradca podatkowy musi mieć polisę na doradztwo podatkowe, nie na prowadzenie biura rachunkowego, mimo że może to być doradca podatkowy, który jak najbardziej takie biuro rachunkowe prowadzi. W związku z czym te polisy zamiennie nie będą działać, dlatego warto zerknąć na to, jaką ja polisę posiadam. I teraz słuchajcie Państwo, kwestia, gdzie jej szukać i jak sprawdzić. No mamy trzy tak zwane formy dystrybucji, agent, multiagent i broker. Proszę Państwa, różnic cenowych nie ma. To są trzy formy dystrybucji, które się charakteryzują tym, że agent sprzedaje tylko dla jednej firmy polisy, multiagent najpierw musi rynek poznać, przeczytać polisy, wybrać sobie partnerów biznesowych, a potem dopiero rozpocząć sprzedaż. W związku z czym multiagenci bardzo często bardzo dobrze znają te polisy. Broker ma troszeczkę inną zasadę. Broker, rozmawiając z klientem, widzi, co on potrzebuje i w tym momencie podchodzi do rynku i zaczyna szukać to, co dany klient potrzebuje. Proszę Państwa, jaka forma lepsza? Ja myślę, że też tutaj zależy dużo odpowiedzialności i zaangażowania osoby, która to robi. Nieważne, czy to jest agent, multiagent czy broker. Pani Ola jeszcze pisze, ok, każdemu z klientów, które robiłam liczenia, określałam, że nie daje gwarancji. Tak. Czasami na dzień dobry klientowi, którego przyjmujemy, nie chcemy klienta wystraszyć, chcemy, żeby było miło, przyjemnie i fajnie i o wielu rzeczach przykrych nie mówimy, dlatego też pomoże Państwu dobra umowa spisana z klientami, którą omówicie przed rozpoczęciem współpracy, która będzie miała zapisane te sytuacje sporne, problematyczne, które mogą w każdej chwili wypłynąć. Proszę Państwa, towarzystwa ubezpieczeniowe. Ja sobie przeanalizowałam bardzo dokładnie 5 firm, które wróciłam do nich i sobie zobaczyłam, co dzisiaj mają na pokładzie. Proszę Państwa, i jest w czym wybierać, natomiast różnice są niestety olbrzymie. Proszę, ta najważniejsza różnica jest taka. Macie Państwo na przykład ogólne warunki, które są wyraźnie dedykowane dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, gdzie jest wyraźnie napisane, że to jest ubezpieczenie OC zawodowe osób, które usługowo prowadzą, dokładnie to brzmi tak, obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców usługowo prowadzących na przykład księgi rachunkowe lub wykonujących doradztwo podatkowe. I takie ogólne warunki są bardzo mocno dedykowane waszemu zawodowi. I nie ukrywam, że są bardzo dobrze skonstruowane, mają dobre zapisy, jasne i klarowne. Są towarzystwa ubezpieczeniowe, które robią ogólne warunki przeznaczone dla wszystkich zawodów, a tych zawodów jest trochę w Polsce, które muszą mieć swoje OC zawodowe. I jest napisane na ogólnych warunkach, ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej. A potem tylko klauzulami, czyli krótkimi zapisami dopisuje się, a tu robimy dodatek dla biur księgowych, tu robimy dodatek dla doradców podatkowych, tu dodatek dla kadry płac. W związku z czym te ogólne warunki będą miały trochę więcej wykluczeń, będą miały trochę więcej, mniej zrozumiałych zapisów, bo one dotyczą wszystkich branż. I to jest na dzień dobry coś, co warto byłoby rozróżnić, który rodzaj ogólnych warunków i jak to wygląda dalej. Za chwilę do tego wrócę, tylko teraz tak. Zanim Państwo podejdziecie do wyboru swojego OC zawodowego lub zerkniecie na to, co już macie, bo przecież trzeba mieć, warto się zastanowić i odpowiedzieć sobie na dwa pytania. Czego najbardziej Państwo się obawiacie? W jakich sytuacjach klient może przyjść i zażądać wypłaty odszkodowania? Które błędy
mamy ryzyko ponieść, proszę Państwa, wszyscy ponosimy ryzyko popełnienia błędów i wszyscy te błędy popełniamy. Tak, tak jak powiedziałam, jest dzisiaj chaos troszeczkę merytoryczny, który będzie przekładał się na błędy. Mało tego, nie dzisiaj one będą wychodzić, ale za rok, dwa, trzy, cztery lata. Wtedy, kiedy już wszyscy będziemy bardzo mądrzy z Polskiego Ładu, no może jest szansa, że już go nie będzie, ale no niestety przez 2022 on na razie obowiązuje. I wtedy urzędy skarbowe, które będą doskonale wiedziały, w jaki sposób to kontrolować, będzie im łatwiej, tak? Mówiąc, że w 2020 roku te przepisy należało zrozumieć tak czy inaczej. Dzisiaj nikt tego nie wie. W związku z czym ja również zapytam, czy umowy z klientami na prowadzenie jego spraw można u Państwa zamówić. Panie Niceto, dam znać, dlatego że to jest jednak obszar dla raczej kancelarii, które prawnych, które takie rzeczy robią. Współpracujemy z kancelariami. I nie ma problemu, żeby tu spróbować dla Państwa stworzyć jakąś pomoc i jak to powinno wyglądać, bo myśmy dla siebie zamawiali różne umowy, nie dla biura, ale analizując z prawnikami tutaj z naszego zespołu, wiele rzeczy widzieliśmy. Także myślę, że to jest obszar, z którym możemy porozmawiać, nie dzisiaj od razu, ale na pewno jest furtka otwarta. Czyli teraz tak, zadajemy sobie pytanie, czego ja się boję najbardziej, w którym momencie klient przyjdzie i może ode mnie rościć odszkodowania, o jakie kwoty może poprosić i jakie szkody mogę wyrządzić, popełniając błąd. Co się stanie, jeżeli tego nie zrobię, się pomylę, nie wyślę, nie zrobię deklaracji lub zrobię ją źle. Po to, żebyście Państwo tak naprawdę zajrzeli strachowi w oczy, bo może nie jest on taki straszny, ale przynajmniej, żeby go dobrze umiejscowić i wiedzieć, co zrobić. I teraz tak, czytanie ogólnych warunków ubezpieczeniowych. No, jak ktoś nie może spać, to jest dobra lektura do poduszki, zgadzam się w 100%. Jeżeli ktoś nie jest ekspertem w tym temacie, to usypia po pierwszych trzech, czterech zdaniach, ekspert usypia z reguły przy 10, 15 stronie. I o ile kiedyś, tak jak pokazywałam Państwu, ogólne warunki miały 4-5 kartek, dzisiaj mają około 200 kartek, no to jest to do przebrnięcia. Dzięki Bogu, jest to problem. Dzięki Bogu Państwa ogólne warunki mają na poziomie 20-30 kartek, więc nie jest tak źle. Okej, no ale dobrze, jak się za to zabrać? Przede wszystkim musicie Państwo też pamiętać, że to, co powiedziałam, czyli nie ma polisy taniej, która jest w stanie wszystko ubezpieczyć. W związku z czym, jeżeli wybieramy najtańsze polisy, to musimy być świadomi, że mamy zapłaconą składkę, ale nie zawsze jesteśmy chronieni. I o ile ja nie mówię o tej wersji podstawowej, która nie jest droga, tak? Ona często kosztuje 200-300 zł, ale ona naprawdę chroni w bardzo ograniczonym zakresie. Zaraz powiem jak. Przede wszystkim, co warto, nad którym paragrafem warto się pochylić? Odszukać paragraf, kiedy będą płacić i odszukać paragraf, kiedy nie będą płacić. Proszę mi wierzyć, pozostałe paragrafy są dla agenta ubezpieczeniowego, on jest w stanie przeczytać i Państwu skrócić. Ale te dwa... Bardzo proszę, aby przeczytać samodzielnie, to nie są długie paragrafy, może dwie kartki, natomiast uszykować sobie pytania dla agenta ubezpieczeniowego, czy dla doradcy, obojętnie gdzie Państwo tutaj podejdziecie, ale dopytać się, co oznacza ten zapis. Ja postarałam się, ponieważ czytałam świeże ogólne warunki OC, w związku z czym zostałam zmuszona, żeby zadzwonić na kilka infolinii i dopytać się pewnych szczegółów i proszę mi wierzyć, nie było to łatwe zadanie, tak? Pomijam ilość przełączeń, ilość formułek, które trzeba było wysłuchać i ilość czasu, którą trzeba było wyczekać na infolinii, bo wszyscy się dopytywali, oznacza to, mimo że dzwoniłam do bardzo dużych firm, które od lat sprzedają OC zawodowe. To trzeba było na firmę jedną poświęcić mniej więcej półtora godziny. Czy macie Państwo na tyle czasu? Nie chciałabym Państwu tyle czasu zabierać, ale no niestety tak to wygląda, więc... Możemy jak najbardziej wspólnie przeanalizować, ale punkt drugi i trzeci, proszę się pochylić i powiedzieć, czego Państwo tam nie rozumiecie. Punkt czwarty i piąty, który bardzo często występuje, ale nie w ogólnych warunkach, tylko w polisie. Proszę odróżnić polisę i ogólne warunki. Bardzo często ogólne warunki zawierają wszystkie obszary, które polisa chroni, ale wszystkie obszary, z których możemy wybierać. I bardzo często ogólne warunki zawierają rzeczy, których my na polisie nie mamy. Jeżeli firma sprzedaje 10 ryzyk na różne rzeczy, a myśmy kupili 2 ryzyka, to proszę patrzeć, co kupiliście Państwo na polisie, bo na ogólnych warunkach będzie 10 ryzyk. My będziemy przekonani, że mamy wszystkie. Nie, będą tylko te, które są na polisach wypisane. Na polisie będzie również wypisane,
ile potrącą od każdego odszkodowania, tak zwana franszyza redukcyjna, czyli ile, o ile konkretnie będę miała każde odszkodowanie pomniejszone, i druga forma, do jakiej kwoty odszkodowania nie wypłacą w ogóle. Tak, nie wiem, limit odszkodowania 2000. Nie wypłacamy w ogóle. 5000. Nie wypłacamy w ogóle. Wszystko, jeżeli odszkodowanie będzie na przykład 10 tysięcy, wypłacimy całość, ale do 5 nie. Mówię tylko tu oczywiście o przykładach. Pani z tyłu głowy sobie zanotowałam załatwienie dla Państwa takiej umowy. I teraz tak. Konstrukcja Państwa polisy. Wszyscy macie to w szufladach. Zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy Państwo to czytali. OC obowiązkowe, proszę Państwa, OC obowiązkowe jest regulowane dziennikiem ustaw. Ja Państwu też go puszczę. To jest jedna kartka dosłownie, więc możecie sobie wyobrazić, że ona nie będzie wszystkiego dokładnie tłumaczyła. Ale proszę Państwa, nie wiem, czy Państwo wiecie, rozmawiając z księgowymi, nie wszyscy wiedzieli, jest bardzo wyraźnie napisane, że OC obowiązkowe dotyczy tylko i wyłącznie przedsiębiorców wykonujących działalność, czytam z dziennika, z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Co to oznacza? OC obowiązkowe nie obejmuje klientów, którym prowadzicie Państwo KPIR-ki, nie obejmuje kar, nie obejmuje prowadzenia księgowości osobom najbliższym, czyli jeżeli żona prowadzi biuro księgowe, a mąż prowadzi biznes i żona mu z automatu robi tą księgowość, to jej polisa OC nie będzie obejmowała tych szkód. To jest tylko taki sygnał, żebyście Państwo jednak się trochę tym zainteresowali. Co możemy, proszę Państwa, dokupić? Wszystkie towarzystwa proponują, ponieważ OC obowiązkowe obejmuje tak naprawdę tylko i wyłącznie kwotę 10 tysięcy euro. Nie jest ona duża niestety, tak? Ustawa reguluje, ustawa nakazuje, mówi kiedy działa, kiedy nie działa, przykład kiedy nie działa, ale nie więcej niż 10 tysięcy euro i w każdym towarzystwie możecie Państwo sobie już dobrowolnie podnieść tą sumę ubezpieczenia i wtedy na tej nadwyżce, czy na przykład o drugie 10 tysięcy euro i wtedy na tej nadwyżce, tej dodatkowej jak gdyby sumie ubezpieczenia już możecie wybierać sobie w towarzystwach i możecie sobie wybierać w zasadach. Bo OC obowiązkowe jest sztywne, narzucone ustawą i tam towarzystwo nie może sobie zmienić, tak, zapisów. Ono musi dostosować się do zapisów w dzienniku ustaw. Natomiast w dodatkowych sumach ubezpieczenia macie Państwo pełne Eldorado i tam można faktycznie poszukać i kupić OC obowiązkowe w tym towarzystwie ubezpieczeniowym, które na przykład Państwu bardziej odpowiada w OC dobrowolnym i w podniesieniu sum. Można, nie wszystkie towarzystwa od razu mówię, ale są towarzystwa, które na przykład w rozszerzeniu sum dają już możliwość ubezpieczenia KPIR-ki, dają możliwość ubezpieczenia kar na przykład administracyjnych do zapłacenia, dają możliwość uzyskania pokrycia kosztów ochrony prawnej, gdyby sprawa doszła do sądu, czy ugody, czy no przepychanka pod tytułem zapłacimy, nie zapłacimy, mamy wina po naszej stronie czy po waszej stronie. Dają ochronę naruszenia poufności. Proszę Państwa, przez ostatnie 3 lata bardzo mocno żeśmy się pochylali nad projektem PPK, gdzie olbrzymia ilość dokumentów tutaj fruwała między nami a biurami księgowymi. Proszę Państwa, biura księgowe no pchały do nas czasami wszystko. Umowy o pracę, deklaracje rezygnacji, dostałam kiedyś skan KPIR-ki, dostaliśmy bilanse, rachunki zysków i strat. Czasami coś tam się zawieruszyło w tych skanach, ale ilość dokumentów absolutnie do nas nie powinna, która nie powinna nas trafić, trafiała. Oczywiście, że my tego nie wykorzystujemy, upominamy, zwracamy uwagę, że jeżeli to trafi do instytucji finansowej, to te instytucje mają obowiązek zawiadomić, zgłosić naruszenie pewnych tutaj danych. Ale proszę Państwa, uważajcie z tym, co gdzie wysyłacie. W dobie dzisiaj totalnego internetu, klikania na różnego rodzaju linki, szkoleniowe, nieszkoleniowe, zgody, niezgody, ja też Ci Państwu dam linka, i wolę to dać w formie właśnie webinaru, a nie wysyłanie do Państwa maila, bo nie wszyscy też wiedzą, że można na ten link kliknąć, czy nie. Dzisiaj no, przestępczość internetowa jest olbrzymia. Ryzyko popełnienia błędu, czy nabawienia się wirusów jest olbrzymie, tak? I teraz tak, możemy, wracając, dokupić OC dobrowolne, ubezpieczenie, odpowiedzialność cywilna na już innych zasadach, na dodatkowe kwoty. Możemy dokupić kolejne ryzyko, tak? To jest taka kolejna
jak to mówimy, polisa się składa z pucli, dokładamy kolejny pucel, czyli kadry i płace, OC obowiązkowe nie chroni w błędach kadrowo-płacowych, tak? Trzeba dokupić kolejną umowę. Można dokupić ochronę od cyberprzestępczości. No szaleństwo, co się dzisiaj dzieje, ilość maili, która przychodzi, nie każdy spam to wyłapie. SMS-ów, kliknij, tu masz nagrodę, tu wylosowałeś, tu coś czeka, tam nie zapłaciłeś, tu masz fakturę. No, macie Państwo pracowników. Uprzedźcie ich, że przed kliknięciem w każdy link niech trzy razy pomyśli albo się dwa razy zastanowi, niech zobaczy, z jakiej domeny to przyszło. To jest też edukacja, którą trzeba byłoby jak najbardziej zrobić. I teraz, proszę Państwa, co jeszcze? No można ubezpieczyć się od problemu RODO, jak najbardziej. Błędów w RODO mamy multum. Dzisiaj KNF dopiero, który się oczekuje po pandemii, zaczyna te rzeczy sprawdzać. W multiagencjach jest program, bo KNF zaczyna chodzić i sprawdzać, czy w prawidłowy sposób zostały na przykład sprzedane polisy. I teraz uwaga, są towarzystwa ubezpieczeniowe, które sobie każde kolejne ryzyko można u nich kupić w postaci odrębnej polisy, czyli na przykład OC dobrowolne z podniesioną sumą i OC obowiązkowe nie będzie zawierało kadry płac, cyberprzestępczości czy RODO. Trzeba zwrócić na to uwagę, tak? Trzeba będzie dokupić czasami kolejną polisę, a czasami w tych ogólnych warunkach wystarczy zaznaczyć checkboxem kolejne ryzyko. I tutaj od razu informuję, że w ogólnych warunkach najczęściej jest opisane wszystko. Na polisie jest zaznaczone, że mamy tylko i wyłącznie OC obowiązkowe. My czytając ogólne warunki myślimy, że mamy wszystko. Nie, proszę Państwa, najpierw sprawdźcie na polisie, co jest napisane. Jeżeli jest napisane tylko i wyłącznie OC obowiązkowe, klauzula dla osób prowadzących księgi rachunkowe, to tylko i wyłącznie to działa. Nie działają kadry płace, cyber, RODO, KPI-erki czy inne rzeczy. I to należy właśnie zerknąć i do tego Państwa zachęcam. Tak jak powiedziałam, puszczam link na końcu, proszę zostawić swoje dane, ja do Państwa zadzwonię, poprosimy, czy Pani Dorota od nas zadzwoni, poprosi Państwa polisę najlepiej z ogólnymi warunkami, dlatego że czasami niektórzy brokerzy, niektórzy multiagenci mają polisy tworzone troszkę dla siebie, one mogą zawierać różne wykluczenia, trochę inne wykluczenia, dlatego też sama polisa i warunki ściągnięte z internetu nie będą dawały w całości tutaj informacji. Trzeba jednak poprosić o ogólne warunki tej konkretnej polisy, którą kupiłam. Ale to też nie ma problemu w imieniu Państwa poprosić, jeżeli Państwo nie wiecie, jak to zrobić i nie możecie znaleźć tych ogólnych warunków. Państwa, co dalej? Dwie rzeczy, o których mówiliśmy, na które warto zwrócić uwagę. Kiedy polisa działa? W wielu instytucjach, w wielu towarzystwach znalazłam sytuację, że polisy działały i dawały koszty obrony, roszczeń klienta, różnego rodzaju pomówień, zniesławień, naruszenia praw własności intelektualnej. Państwa, nawet nie zdajemy sobie sprawy, w jakich przepisach funkcjonujemy i kładąc wszystko na szale dobrej woli, bardzo często narażamy się na to, że działając z dobrej woli, dobrej intencji po drugiej stronie, jak będzie jakiś problem i zgrabny prawnik, możemy się nabawić tutaj problemu. Utrata dokumentów, proszę Państwa, okazuje się, że utrata dokumentów w wielu przypadkach jest wykluczeniem, jeżeli nam zalało, spaliło, nie działa ubezpieczenie. Rażące niedbalstwo, proszę zwrócić uwagę, czy ono działa i na co działa, tak? Czy mamy ochronę tylko właściciela biura, czy również pracowników, czy pracowników zatrudnionych na etat, czy może, a są na przykład wykluczeni wszyscy ci, którzy pracują na umowę zlecenie. Zobaczcie Państwo, ile zakamarków taka polisa może w sobie chronić. I najważniejsze, kiedy nie działa. Teraz ja tu wypisałam Państwu najważniejszych 15 wykluczeń, które znalazłam w różnych polisach. W życiu byśmy o tym czasami nie pomyśleli, no bo jesteśmy w stanie zgodzić się z tym, że jeżeli zataimy prawdą, robimy szkodę umyślną, to nie zadziała, tak? Ale większość firm była przekonana, że jednak w momencie wirusa jestem chroniona. No nie, tu doradztwo finansowe, to co Państwo dzisiaj wspominali, wykluczone jest doradztwo finansowe ubezpieczeniowe. Jeżeli doradzamy w zakresie, który potem klient powie, ale Pani mówiła, że mam tak zrobić, Państwa polisa nie działa. Błędy w przeliczeniu walut, mało tego, o, to jest coś, co często księgowi robią, dokonują płatności w imieniu klienta.
część polis absolutnie nie działa w tym momencie. W związku z czym warto zerknąć, co Państwo macie. Ci śmialiśmy tutaj, przygotowując dla Państwa szkolenie, alkohol. Tak, proszę Państwa, jeżeli są urodziny i imieniny w biurze księgowym i potem na zeznaniach do Towarzystwa Ubezpieczeniowego ktoś niechcący powie, no były imieniny, nie zwróciłam uwagi, puściła mnie ten dokument, co miałam. Proszę Państwa, jak są imieniny, to padnie pytanie, czy był alkohol i czy... W tym momencie towarzystwo aby nie, nie ma prawa odmówić. Proszę Państwa, troszkę się śmiejemy, ale to są zapisy. To są zapisy, które Państwa obowiązują, tak? Czasami też znalazłam zapisy właśnie wykluczone pracowników na umowie zlecenia. W związku z czym warto się pochylić, co w Państwa polisie jest napisane. Jakie ubezpieczenie powinno być zakupione, jeżeli biuro nie prowadzi ksiąg rachunkowych, same KPR-ki oraz kadry? Pani Alino, no problem polega na tym, że OC biura rachunkowego musicie mieć. OC chroni tylko księgi rachunkowe, których Państwo nie prowadzicie, w związku z czym trzeba dokupić ubezpieczenie na KPR-ki, bo nie można dokupić samej umowy dodatkowej bez OC podstawowego. Tak? Furtką do dokupienia KPR-ek jest zakup OC podstawowego, ale w tym momencie można kupić tylko i wyłącznie OC podstawowe, nie podwyższając sumy, a dokupić same KPR-ki. Jak najbardziej oczywiście będzie zależało od tego, czy Pani zatrudnia pracowników, mówię o składce, jakie obroty i tak dalej, to przy analizie możemy na to zerknąć, ale będzie to ważny element. Dostaniecie Państwo od nas, ci, którzy oczywiście Państwo będą chcieli, taką tabelkę, którą trzeba wypełnić, na podstawie której ta analiza będzie w ogóle realna do zrobienia. Podsumowując, co jest ważne, umowa z klientem, trzeba się na nią pochylić, wziąć wytyczne, o których mówimy. Spróbuję tutaj poprosić naszego tutaj prawnika, aby zrobił dla Państwa takie podsumowanie, wytyczne, dam namiar i żeby spróbował Państwu pomóc tę umowę zweryfikować. Polisa OC z rozszerzeniem, z pełną świadomością, że podstawa nie działa na wiele, wiele sytuacji. Podział kompetencji w biurze. Może jest to jakaś furtka, że te kompetencje zaczniemy wprowadzać, czyli myślę, że Państwo już częściowo to robią. Ktoś się dobrze zna na VAT-ie, ktoś się dobrze zna na kadrach i płacach, ktoś się dobrze zna na tym. Łatwiej wówczas w takim biurze wiele konfliktowych i takich trudnych sytuacji rozwiązać. No i szkolenia. I teraz tak, ja zdaję sobie sprawę, że szkolenia zaczynają zabierać nam dużo czasu, czasami za dużo i bez nich nie możemy ruszyć. I do tego jeszcze, no niestety, nie są tematami tanie i kosztują. Ja Państwu teraz tak, wrzucam tutaj na linka. To jest link do zapisów się do nas. Tam prosimy Państwa o zostawienie danych swoich i zostawienie zgód, tak? No niestety ja, żeby dzwonić do Państwa, czy wysyłać maila, to potrzebuję. Ten link jest również tutaj umieszczony, w związku z czym zawsze można go przepisać, gdyby któryś nie zadziałał z tego, którego wkleiłam na czacie, to jak najbardziej. Ale proszę Państwa, jedną rzecz chciałam Państwu powiedzieć. Jeżeli, oczywiście, to jest link do zapisania się do audytu, będziemy się z Państwem kontaktować, ale proszę Państwa, jeżeli macie Państwo problem, jeżeli zatrudniacie w ogóle Państwo pracowników, których trzeba przeszkolić i musicie podzielić te zasady kompetencji, obszary kompetencji, no mamy dzisiaj możliwość dotacji do Państwa szkoleń w 100%. Jeżeli macie Państwo dzisiaj 4, 5 czy więcej pracowników, proszę dajcie nam sygnał. Szkolenia dotowane w 100%, które Państwo zapłacą za to, co biuro księgowe musiałoby pokryć, chcąc podnieść kompetencje swoich pracowników. Dajcie znać, czy potrzebujecie, do nas się zgłoście. Tutaj bo na ostatnim slajdzie macie Państwo namiary do nas, ponieważ ta prezentacja do Państwa też pójdzie, więc dzwonić, mailować. Pani Dorota, która zajmuje się tutaj kwalifikacją do tych szkoleń z naszym partnerem biznesowym, jak najbardziej będzie do Państwa dzwonić, pytać się, czy jest potrzebny audyt, czy jest potrzebne szkolenie dotowane, z jakiego zakresu. Pani Dorota ostatnio dzwoniła do wielu biur, pytając się, z czego potrzebujecie szkoleń, jaki problem dla Państwa dzisiaj jest zbyt czasowy, zbyt angażujący, co chcecie zrzucić na głowę innych ekspertów, tak? Ponieważ są szkolenia dotowane, wykorzystać. W tym roku faktycznie można z tych wszystkich możliwości dotacyjnych skorzystać, brać, tak? Korzystać. Sytuacja i rzeczywistość nie jest łatwa dzisiaj, szczególnie dla
specjalistów, a Państwo jako biura księgowe jesteście, specjalizujecie się w takiej, a nie innej dziedzinie. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że jak ja ostatnio, a propos jak się żalili agenci, ile mają ogólnych warunków, kilka razy, tak? Przypomnę te 200-300 stron, które muszą przeczytać, więc nie mają czasu rozmawiać z klientem, ani ubezpieczać, tylko czytają ogólne warunki, to tutaj przypomnę tylko, to są zagadnienia prawne z ustawy o PPK. Zdaję sobie sprawę, że Państwa też w tym roku, w zeszłym roku i dwa lata temu spotkało, że tak powiem, wiele niespodzianek pod tytułem zdobądź dodatkowe 24 godziny na to, aby dalej prowadzić to, co prowadzę i dalej być w zawodzie dobrym. W Kaliszy był jeden dzień naboru na dofinansowanie KFS tylko dla 24 osób. Wniosków było 144, ogłoszony 1 lutego, wnioski tylko 2 lutego. Pani Marzeno, tak, w wielu sytuacjach jest to, co, o czym pani pisze, ale wnioski warto zrobić, dlatego że tych naborów będzie w tym roku jeszcze wiele. Wszyscy rzucili się na pierwszy nabór, licząc na to, że się załapią, natomiast będą nabory kolejne, kolejne, kolejne. Przygotowanie wniosku nic nie kosztuje, złożenie nic nie kosztuje. Będziemy Państwa monitorować i będziemy Państwu w tym pomagać. W związku z czym, jak to mówię tak, czasami ponosimy grzech zaniechania. Przegra ten, kto po prostu zostawi temat zaniechać. Wnioski są robione przez nas, Państwo za to nie płacicie, w związku z czym zrobić, spróbować każdy kolejny nabór złożyć i myślę, że tutaj możemy Państwu pomóc w tym, aby te rzeczy były załatwione. Jasne, że nie wszystkim się uda, zgadzam się w 100%. Nie wiem, na co był nabór, o którym pisała Pani Marzena, a pyta się o to Pani Justyna, w związku z czym mamy 10.52. Te wnioski były, Pani Basiu, na pewno na jakieś szkolenie Krajowy Fundusz Szkoleniowy, chyba tak to się nazywa, KFS. Panie Krzysztofie, czy Pan jest z nami? Tak, jestem. Dziękujemy Pani Wiesiu za przeprowadzenie dzisiaj tej prezentacji. Wspominałam Panie Krzysztofie o szkoleniu Pana Fesnaka, jeżeli będzie Pan miał termin, gorąca prośba, aby wysłać informację. Dobrze, dobrze. I będziemy, myślę, że w najbliższym czasie będziemy wiedzieć, bo z Andrzejem jesteśmy cały czas na łączach, także będziemy Państwa informować. Ja bym Państwa jeszcze tylko chciał zaprosić, w związku z tym, że dużo osób widziałem, że dołączyło w późniejszym terminie. Proszę Państwa, mamy kilka ciekawych wydarzeń w najbliższym czasie, między innymi kontrowersje przy stosowaniu ulgi dla klasy średniej. Jeżeli jeszcze nie byliście na tym spotkaniu, zapraszam Państwa na webinary, darmowe webinary, które w najbliższym czasie się odbędą. Także będziemy tam się dzielić z Państwem wiedzą dotyczącą między innymi właśnie tej ulgi dla klasy średniej, czy też ewentualnie kredytów frankowych, czy też ewentualnie jak rozmawiać z klientami o podwyżkach, czy też wdrożenia obowiązkowych procedur AML. Ja udostępniłem jeszcze raz Państwu linka. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję Pani Wiesiu za przeprowadzenie prezentacji i zapraszam na kolejne spotkania. Dziękuję. Mam tylko pytanie, czy do Państwa trafi ta prezentacja i link do nagrania, tak? Tak, tak. Tylko mówię, dobra, pewnie to nie będzie dzisiaj, być może pojutrze, jutro. Dobrze, to ja zapraszam do rejestracji na linku, który wkleiłam i który przeprowadzi Państwa do naszego formularza, żebyśmy mogli Państwu ten audyt polis obiecany przez nas dla uczestników tego szkolenia tylko i wyłącznie, dlatego proszę się na ten link rejestrować, żebyśmy wiedzieli. Państwo tutaj, Krzysztof załatwił, o powiem tak. Dzięki, dziękuję bardzo i do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia.